Cześć wszystkim, z tej strony Draka i kontynuujemy Final Fantasy VII i uciekamy z piątego reaktoru, który właśnie za chwilkę może wybuchnąć, bo właśnie podsadziliśmy tam bombę, bo jesteśmy terrorystami. Tak wygląda fabuła do tej pory. Tędy. No chyba nie, Barret, chyba nie. Żołnierze Shinry? Kto by się spodziewał? Noż kurwa, co tutaj się dzieje? Pułapka. Prezydent Shinra? Nie, prezydent Shinra? Byłby pech, gdyby na przykład teraz Barret strzelił go w głowę i prezydent by umarł, prawda? Czemu prezydent tu jest? A więc wy musicie być... Jak wy się nazywaliście? Avalanche, nie zapominaj. A więc ty jesteś prezydentem Shinra, co? Dawno się nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy? A, to ty. Jesteś jednym z tych, którzy porzucili robotę w Soldier i dołączyliście do Avalanche. Poznałem cię po twoich oczach, oczach narażonych na Mako. A więc, zdrajco, jak się nazywasz? Cloud. Wybacz, że pytam, ale chyba nie spodziewasz się, że będę pamiętał imię każdego z moich pracowników. No chyba, że jesteś kolejnym Sephirothem. Nasz Sephiroth był cudowny, być może zbyt cudowny. Sephiroth? A, nie czas na rozmowy. To miejsce niedługo wyleci w kosmos. Przyda się to wam to wszystkim. Ach, cóż za strata dobrych fajerwerków. I to tylko po to, żeby pozbyć się szkodników takich jak wy. Szkodników? Jak nas nazywasz? Szkodnikami? Shinra to szkodnik. Zabijacie planetę. W sumie to jesteście królami szkodników, więc zamknij mordę, dupku. Ach, zaczynasz mnie nudzić. Jestem bardzo zajętym człowiekiem, więc teraz wybaczcie... Ale jestem umówiony na obiad. Obiad? Nie gadaj do mnie w ten sposób. Jeszcze nie zacząłem. Spokojnie, załatwiłem wam towarzystwo. Styknięcie palcami. Co za dźwięk? Co to jest? Poznajcie Airbustera. Oto technożołnierz. Najnowszy wyczyn naszego Departamentu Rozwoju Broni. Jestem pewien, że wyciągnę dane z waszych martwych ciał, które przydadzą się do kolejnych eksperymentów. Technożołnierz? A teraz wybaczcie mi. Czekaj, prezydencie. Lubię to, że gościu dosłownie nazywa się prezydent. Nikt nigdy do niego nie mówi po imieniu. Ej, Cloud, może coś byśmy z nim zrobili, co? Pomocy, Cloud. Czy to pochodzi z Soldier? Nie, to tylko maszyna. Nie obchodzi mnie, co to jest. Rozrywamy go. I tak, ta muzyka. Ach, cudowne. Jeden z najlepszych kawałków do walki z bossem ever. A tak, i ten dziad nie lubi być generalnie tłuczony w tyłek, ponieważ od razu kontratakuje. Program operacyjny numer 1. No dobra. Tak, a Big Bomber, dobra. Długo wczytywałeś ten atak, masz 4 mało ramu, kolego. Wow, spory atak, koleżko. Ogólnie... Tak, nie można go atakować w plecy. Wow, Rearguard. Dosłownie strzelanie z dupy. Kontratakiem tego gościa jest strzelanie z dupy, czujecie to? Big Bomber. No tak, 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 bij sobie Clouda, bij. On naładuje limit. I kopnie cię w dupę tak, że się dopiero jutro obudzisz. Tifa niech uleczy Clouda. Cloud niech pierdolnie limit. Nawrócił, dobra. Wow, ten gościu ma naprawdę problemy ze wczytywaniem swoich technik. O, nice. A, piękny damage. Dostajemy po pysiu za to, ale no. Było warto. Worth it. Teraz Tiffie powinien się szybko nabić
Limit, tak, ogólnie pierwsza tura po nabiciu limitu zawsze jest mega szybka. Szlak, co? No, trochę zajmie, zanim przywyknę do laga w limicie Tify. Okej, okay, Big Bomber, fajnie, fajnie. Może Cloud, skoro w sumie i tak nic nie robi, to niech podleczy. O, skończyła mu się amunicja, ale bieda. Dobra. Fire! Bolt! Come on, nic ci nie zrobiłem, wal się! Wow! Ma dużą odporność na ogień. I... no dobra, okej. Okay. Spodziewam się więcej. A, to już po nim, okej, okay, dobra, wygraliśmy. To było łatwe. O tak! Dałaś mi wszystkie punkty expa. Nowa tarcza, w sensie nowy pancerz. Wow! A, niedługo wybuchnie. Tifa, spanamy. Barret, czy możesz coś zrobić? Nie da rady, koleżanko. Cloud, proszę, nie umieraj. Nie możesz umrzeć. Jest dużo rzeczy, które muszę ci powiedzieć. Wiem, Tifa. Hej! Dasz radę? Teraz możemy udać twardziela, albo powiedzieć, że nie wiemy, czy się utrzymamy. Udajmy twardziela, jesteśmy twardzi. Marcie się o siebie. Będzie w porządku, zaopiekuj się Tifą. Jasne, wybacz za wszystko. Sorki za wszystko. Przestań gadać, abym miał tutaj umrzeć. Okej, okej, trzymaj się. No, trzymanie się nic mi nie dało. Cloud to przeżyje. Cloud jest super człowiekiem. Definitywnie. W porządku? Słyszysz mnie? Tak. Wtedy tylko zadrapałem sobie kolana. Co masz na myśli mówiąc wtedy? A co teraz? Czy dasz radę wstać? O czym ty mówisz mówiąc wtedy? A co teraz? O mnie się nie martw, martw się o siebie. Postaram się. O, poruszył się. I co zrobimy? Powoli, kroczek po kroczku. Halo, halo. Wiem. Hej, kim jesteś? Halo? O, to dziewczyna z wcześniej. Jest jedyną ubraną na różowo osobą w tej grze. No już, stałe Cloud. W porządku? Jesteś w kościele w sektorze 5. W slumsach sektor 5, w sensie. Spadłeś z nieba. Nastraszyłeś mnie ostro. Spadłem przez sufit? Tak, jednak dach i to łoże z kwiatów musiało załagodzić upadek. To tak nie działa. Masz dużo szczęścia. Wcale nie. Łóżko z kwiatów to twoje? A, sorki za to wszystko. A, nic się nie stało. Te kwiaty są całkiem wytrzymałe, bo to święte miejsce. Powiadają, że kwiaty i trawa nie mogą wyrosnąć w Midgarze. Ale z jakiegoś powodu rosną tutaj bez problemu. Kocham to miejsce. Tak. Ale znowu się spotykamy. Tak, Cloud, kombinuj, kombinuj. Trybiki nie chodzą. Kombinuj. Nie pamiętasz mnie? Tak, pamiętam. Tak, pamiętam. Byłaś pijakiem w slumsach. To mnie tak rozpieprza. Dobra, sprzedawałaś kwiaty. O, jestem taka szczęśliwa. Dzięki za zakupienie kwiatów. A więc, masz jakieś materie? Tak, trochę mam. To dziwny sposób na rozpoczęcie rozmowy. Aktualnie można znaleźć materie praktycznie wszędzie. Tak, ale moja jest specjalna. Nie służy do absolutnie niczego. Nie służy do niczego? Prawdopodobnie nie wiesz, jak je używać.
Nie, nie, po prostu nic nie robi. Ale czuję się jakby bezpieczniejsza, kiedy mam ją przy sobie. Wcześniej należała do mojej matki. To dziwny sposób na rozpoczęcie rozmowy. A więc w sumie to czułabym ja chętkę pogadać. Jak się czujesz? W końcu spotykamy się ponownie. Nie przeszkadza mi rozmowa. Pogadajmy sobie. Okej, spoko, pogadamy. A ja tylko sprawdzę kwiaty, jasne? Bardzo ogólne pojęcie sprawdzenia kwiatów. Tak. Jeszcze chwilę. O. Teraz kiedy o tym mówisz. Tak. Co ty mi pokazujesz? Nie znamy swoich imion, prawda? Nazywam się... Tak. I to jest ta postać. To jest imię postaci, które zostało totalnie zwalone w angielskiej wersji językowej. Ponieważ jak widzicie, ona tutaj nazywa się Aeris. Pisane Aeris. To jest błąd tłumaczenia, ponieważ ta pani tak naprawdę nazywa się... czekajcie, Jezus, system pisany jest taki dziwny. Gdzie jest T? Nie widzę literki T, jestem ślepy, tu. Aerith. Ona nazywa się Aerith. I skąd to wynikło? Wynikło to z tego, iż prawdopodobnie osoba, która miała przetłumaczyć jej imię, zamiast spojrzeć na tekst, posłuchała tego, jak wypowiadają te imię Japończycy. Ponieważ imię Aeris i Aerith w języku japońskim jest wypowiadane dokładnie tak samo. Wypowiada się to mniej więcej Erythu. Erythu. Takim dziwnym th na końcu. Tak ni to s, ni to th. Tak więc no... było Erythu i pan stwierdził, że jest to Aeris. A tak naprawdę kanonicznie jest to Aerith. I czyta się to właśnie przez F na końcu, mimo napisania TH. I tak, skąd to wiemy? Nie wyciągam tego z palca, spokojnie. Jeśli spojrzycie na jakiekolwiek kanoniczne wydanie Final Fantasy VII poza podstawową grą, to wszędzie jak jeden mąż tą postać nazywają Aerith. I jest to w Crisis Core Final Fantasy VII, jest to w Dissidia Duo The Sim, jest to w Kingdom Hearts 1 i w Kingdom Hearts 2. Bum, 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 bum. Gdzie jeszcze? Na pewno gdzieś jeszcze to było. Ale nie pamiętam. No nic, to powinno wam wystarczyć. To są gry, które wyszły od Square Enix, tak więc oni definitywnie wiedzą, jak ta postać powinna się nazywać. Wtedy był to po prostu błąd tłumaczenia. Teraz mamy Aerith. I taka jest wersja mojokanałowa. Każdy, kto uważa, że Aeris jest prawidłowe, uważa źle. Może tą wersję woleć? Ja też miałem problem z przedstawieniem się, ponieważ imię Aerith było dla mnie bardzo nostalgiczne, ale nie ma co kłócić się z faktami. Jest jak jest. Nazywam się Aerith. Kwieciarka. Miło mi się poznać. Nazywam się Cloud. Ja robię wszystko po trochu. No, czy jesteś dobry do wszystkiego, tak? Robię cokolwiek jest wymagane. Hej, coś tak śmieszy. Czego się śmiejesz? Nic, po prostu... I nagle rozmowa umarła. Ach, no cóż, to było złe wyczucie czasu. Cloud, proszę, niech do ciebie nie podchodzi. He? I ogólnie tak, teraz zwrócę na to uwagę, bo potem zapomnę, a ktoś może to wypomnieć w komentarzach. Jak widzicie, dialogi nie zawsze są do końca naturalnie, nie brzmią naturalnie. Postacie urywają niekiedy wątek w półsłowa, niekiedy zaczynają wątek totalnie z dupy. I obstawiam, że przede wszystkim tak, to jest stara gra i wtedy jakby wiadomo, scenariusze w grach nie były jeszcze tak dokładnie pisane, jak są teraz. W sensie teraz gry mogą mieć średnią fabułę, ale kiedy postacie mówią, mówią naturalnie, tak jak mówi się w prawdziwym życiu. Wtedy tak jeszcze nie wyglądało. No i ponownie to, co mówiłem chyba w pierwszym odcinku, czyli tłumaczenie z japońskiego na angielski troszeczkę rzekomo pozbawiło tej gry pazura. Rzekomo. Tylko powtarzam, co słyszałem, sam tego nie sprawdzałem, nie znam japońskiego, tak więc nie miałem przyjemności z oryginalną wersją, ale powtarzam to, co wyczytałem w internecie po prostu. Tak więc...
Jeśli coś brzmi troszeczkę nienaturalnie, no to niestety taki był znak tych czasów po prostu. I no cóż, to jest kolejny powód, czemu czekać na remake, ponieważ definitywnie dialogi w remake'u zostaną uwspółcześnione. Będą mówić o tym samym, ale będą o tym mówić w ciekawszy sposób. Dobra, ruszamy. Kim jesteś, okularniku? Proszę, nie przeszkadzaj sobie. No dobra, to spadam. Zostawiam was tutaj. Nie, no nie mogę wyjść z tej lokacji. Hej, Cloud, powiedz, odgrywałeś kiedyś rolę ochroniarza? Bo w końcu zajmujesz się wszystkim, prawda? Tak, racja. Okej, a więc proszę, zabierz mnie stąd, zaprowadź mnie do domu. Okej, ale to będzie kosztować. Okej, dobra. A więc, jeśli wypełnisz tą misję, to pójdę z tobą na randkę. Kusząca propozycja. No dobra, okej, mamy umowę. Nie wiem, kim jesteś, ale... Nie znasz mnie. Znam cię. A, no tak, znam cię. Ten uniform. Hej, siostrzyszko, ten koleżka jest trochę dziwny. Zamknijcie się, jesteście szpiegami Shinry. Rino, czy mam się nim zająć? Jeszcze nie zdecydowałem. Nie walczcie tutaj, zniszczycie kwiaty. No dobra, panowie, kiedy indziej. Jeszcze nadejdzie pora. Tędy można wyjść. To były oczy Mako. Okej, dobra, czas do roboty. O. I proszę, nie deptajcie kwiatów. Hej, sam je podeptałeś, zniszczyłeś je. Pójdziesz do piekła. Super. No mój Boże. Jezu Chryste, nigdy nie pamiętam o tędy. Lubię ten motyw muzyczny. Jest taki cool. Hej, oni są tam. Cloud, uważaj. Tak, wygląda na to, że będą się nas dorwać. Co powinniśmy zrobić? No cóż, nie możemy dać im się złapać, prawda? Jest tylko jedna rzecz, którą możemy zrobić. Erif, tędy. Aj, tak, bo ta scena może być nam dziwna, ponieważ czemu akurat w tym momencie Erif wyszła z Clouda i musi przeskoczyć to osobno? Bo oczywiście, my jako gracze widzimy to, że te postacie wchodzą w siebie i przemieszczamy się jako jedno, ale według fabuły one po prostu wszystkie chodzą za sobą. Co, jak widzieliśmy w Final Fantasy VIII, wyglądało idiotycznie, dlatego tutaj wygląda to nieco lepiej i postacie wychodzą z Clouda tylko kiedy są fabularnie potrzebne, ale kanonicznie wszyscy chodzą za sobą. Wiecie, o co chodzi. Okej, przytrzymam ich. Spoko. Upewnij się, że tędy nie przejdą. Starożytna ucieka. Atakujcie. A! Erif. Hej, czy my ją zabiliśmy? Nie powinni z nami zaczynać. Cloud, pomocy! Tak, i generalnie mam tutaj zabawę z... co to jest? Czekaj chwilę. Tak, tu jest taka zabawna sekwencja. Szlak to. Ja mam potwory, niestety Cloud musi walczyć z nimi sam. Oby to ich zabiło, nie chcę z nimi walczyć. O, dobra, są martwe. Awesome. Cloud, nie ma czasu na wywijanie mieczem w powietrzu i bycie cool. Teraz czas na akcję. Dobra. Okej, zrzućmy beczkę. Wii, bup. Ten gościu nie żyje. Złamałem mu kręgosłup jak nic. Dzięki, Cloud. Dobra, ogólnie teraz tak, wejdziemy sobie do menu. I jako, że Barretta i Tiffy nie ma w ekipie... Barretta i Tiffy nie ma w ekipie, to pododajemy sobie nieco materii. Ponieważ tak, materie, które nie są zaekwipowane, nie rozwijają się. To jest zasada, więc ekwipujemy ich na jak najwięcej. Te, wiecie,
To, że statystyki są osłabione, to znaczy nieco mniej. Cloud pomocy. Spoko, baby, nadchodzę. Hej, grałeś kiedyś Donkey Konga? Ja nie grałem. Tylko po prostu tekst brzmiał fajnie. I czekamy. Tak, oczywiście jeśli spieprzymy, zrzucimy złą beczkę, albo każemy walczyć Aerith, to będziemy walczyć albo jako Aerith, albo jako Cloud, tak, więc no... Ops. Siu! Sayonara. Wygraliśmy. Tak, ta beczka na dole to podpucha. Nie jest przydatna do niczego. Aerith, zapraszam. Ruszaj swoim różowym tyłeczkiem do mnie. O, to nie wydawało się tak wysoko. Tędy, Aerith. Bo teraz patrzcie na tą skalę, patrzcie jaka ta dziura jest duża. I teraz zobaczcie co się stanie jak wyskoczymy. Boom! Coś się zmieniło, prawda? Coś się zmieniło. W ogóle, więc tak, to jest mega ciekawe. Zatrzymamy się tutaj na chwilkę, będę troszeczkę mówił na temat niektórych bezsensów tej gry. Ponieważ w tym uniwersum nie ma religii, przynajmniej religii takiej, jaką my znamy. Nie ma tutaj, wiecie, wyznania Boga i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, co wyznaje ten kościół? I czemu na szczycie wieży, tuż koło tej, gdzie siedzi Cloud, jest coś, co wygląda jak ten... Aj, zapomniałem nazwy. Coś związanego z religią żydowską. Nie chcę użyć złego słowa, ponieważ go tu w kogoś obraża. Ale wiecie, patrzcie na czubek tej wieży, na ten złoty element. To wygląda jak coś związanego z wyznaniem żydowskim. Mimo tego, iż w tej grze nikt nie ma żadnej tradycyjnej religii w znaczeniu jednej z naszych religii, tak jakby, rzeczywistych religii. Jest coś bogopodobnego, ale jakby nie ma wyznania tego. Ten z... O co kałam z tym kościołem? Ha! A więc znowu mnie szukali. Czyli to nie jest pierwszy raz, kiedy cię gonią, co? Nie. Oni byli z Turks. Turks to organizacja Shinry. Szukają potencjalnych kandydatów dla Soldier. Tak brutalnie? Wyglądało, jakby mieli kogoś porwać. Są zamieszani w wiele brudnych sprawek. Wiesz, szpiegostwo, zabijanie na zlecenie, tego typu rzeczy. Ta, wyglądaj na takich. No cóż, ale czemu cię szukają? Musi być jakiś powód, prawda? Ta, nie do końca. Myślę, że po prostu myślą, że będę dobrym soldierem. No cóż, może. Chciałabyś dołączyć? Nie wiem. Na pewno nie chcę być dorwana przez tych ludzi. Okej, to spadajmy. Czas na Parkeira. Ha, skok, skok, skok. No dobra. Skok, skok. Ha, hop, hop, hop. Super człowiek, Cloud. Czekaj, 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 mówię. O, rany. Zwolnij, proszę, nie zostawiaj mnie. Zabawne. Myślałem, że szukałem cię, żebyś została soldierem, więc masz odpowiednią formę. Ach, jesteś okropnym człowiekiem. Nazwa go okropnym, to zabawne. Ej, Cloud, a więc ty byłeś soldier, tak? Byłem. Ja, skąd wiedziałaś? Twoje oczy mają ten dziwny błysk. Tak, to znak tych, którzy zostali połączeni z Mako. To znak soldiera. Ale skąd o tym wiesz? Tak, ogólnie Cloud i wszyscy soldierowie mają... Soldierowie, nie jestem pewien. Mają charakterystyczne, bardzo jasno błękitne oczy. Nikt innych w tym świecie takich nie ma, poza Cloudem i właśnie członkami Soldier. Nic takiego. Nic takiego? Tak, nic takiego. Okej, chodź tu, panie ochroniarzu. No dobra, spadajmy. Czy Aerith dołączyła do ekipy? Tak, dobra. I teraz Aerith jest bardzo... dziwną postacią, ponieważ Aerith ma żałośnie mało ataku. Jej magia jest nieco wyższa niż przeciętnie. A szlak, czekaj. Ajajaj, nie ma łączonych slotów. God damn it, Aerith. Miałeś jedną robotę. No nic, nieważne. A szlak, co ja kuźwa robię. Tak, Aerith ma żałosną statystykę ataku,
ale ma bardzo dobrą statystykę magii. W sensie nieco lepszą niż pozostali. Nie jakoś wybitnie dobrą czy coś takiego. Więc musimy dać jej dużo materii, żeby miała czym atakować, żebyśmy nie zostali zmuszeni do ataku wręcz, bo wtedy jest niewesoło, uwierzcie mi. No, skikaj, skikaj, różowa, już. O, nareszcie nam się udało. I co teraz? Mój dom jest tam. Szybko za mnie zagonią. Spokojnie, nas nie goni. Tylko zagrywka fabularna. Nie chcę chyba save'ować jeszcze, dobra. Nieistotne. Przejdziemy bez tego. Na szczęście stwory tutaj nie są jakieś super groźne. W mało którym miejscu tutaj, gdzie są super groźne stwory. I tak... To jest ciekawe, zaraz o tym powiem. Ten gość mieszkający w Róży jest bardzo dziwny. Jedyne odpowiedzi, które udziela, to U i A. Dobra, zajrzyjmy do niego. This guy is sick. Ten gość jest chory. I teraz, widzicie, to jest to, co nie leży w tym tłumaczeniu. Ponieważ to... Okej, okay, to jest poprawnie napisane, ale czy ten gość jest chory, to jest jakby, czy to jest zdanie, które wygłosiłaby milutka, przyjemniutka Erif? Na zasadzie, nie wiem, temu człowiekowi coś jest. Ten pan od dawna choruje, ale ten gość jest chory. Nie tak dawno temu stracił przytomność i coś musiał mu pomóc. I widzicie, to jest mega dziwna sprawa, ponieważ mamy tutaj ten opcjonalny dialog, uhaha, super. I teraz wiedzcie jedno, postacie poza Cloudem w dialogach pojawiają się tylko w ważnych fabularnie dialogach. Normalnie one nie wychodzą z Clouda i nie uczestniczą w dialogach. Wszelkiego rodzaju dialogi opcjonalne i rzeczy z randomowymi NPC-ami obgaduje Cloud, tylko i wyłącznie, nikt w nich nie uczestniczy. Ten gościu jest wyjątkiem. A więc to on. Czy można mu pomóc? Nie jestem lekarzem. No cóż, ja chyba też nie. Hej, on ma tatuaż. Wygląda, jakby miał tam dwójkę. Tak, i to jest jakby mega dziwne, ponieważ te tatuaże, one potem będą troszeczkę istotne. Nie są jakimś super ważnym elementem fabuły, ale są nieco istotne. I gra nigdy nie odnosi tego gościa. I tak samo do tego, że wiecie, że Erif tutaj zwróciła na niego uwagę i tak dalej. Tu jest w ogóle taki, nie może taki dick move, ponieważ mamy szufladkę. Mamy górną szufladę, jest pusta. I mamy... dolną szufladę, jest pusta. Ale jeśli podsłuchamy tego śpiącego dzieciaka, tak, Cloud podsłuchuje śpiące dzieci. Nikt tego nie znajdzie. Górna i dolna szuflada. Tak, i on tutaj daje nam podpowiedź. Jest tajna szuflada między dwoma szufladami. 5 gil, bierzemy. Ha, podjebałem dzieciakowi jego oszczędności. Jestem bohaterem tej historii, moi drodzy. Bohaterem! Tak mi mówcie. I to jest kolejna mega dziwna akcja. Tak, tuż koło slumsów, gdzie żyje w cholerę ludzi, gdzie ludzie żyją na ludziach, jest mnóstwo jakichś małych, obsranych domków, wszystko jest zanieczyszczone. Nagle znajduje się ta idealna lokalizacja, gdzie rosną kwiaty, gdzie jest wodospad czystej, błękitnej wody i gdzie przebijają promienie słoneczne. Czujecie to? Czujecie to? To nie ma żadnego sensu. Niech ktoś to kiedyś wyjaśni. W sensie, mnie już w tym momencie jakby... Oczywiście tak, to jest moje czepialstwo oczywiście, bo czepiam się jak gram, wiecie, znacie mnie, prawda? Ale jakby przywykłem już do tego, po prostu już do tego przywykłem. To była materia cover. Ona sprawia, że Cloud będzie od czasu do czasu blokował ciosy wycelowane w innych towarzyszy w drużynie. Aby co, ale nikt się nigdy tego nie odnosi, nikt tego miejsca nie komentuje i to jest takie kuźwa dziwne. Come on, Final Fantasy, get your shit together. Wróciłam, mamo. To jest Cloud, jest moim ochroniarzem. Ochroniarzem? Znowu cię gonili, prawda?
Wszystko w porządku? Nikt cię nie zranił? Nie, było w porządku. Cloud mnie chronił. Dziękuję ci, Cloud. O, wybaczcie ziewnięcie. I co zamierzasz teraz zrobić? Czy sektor 7 jest daleko stąd? Muszę wrócić do baru Tiffy. Tifa to dziewczyna, tak? Ta. Twoja dziewczyna? Twoja dziewczyna? Ta, jasne, moja dziewczyna, o. O, Tifa. O, jak miło. Totalnie jestem zazdrosna. To naprawdę bardzo miło. No cóż, sektor 7, pokażę ci drogę. Chyba sobie jaja robisz. Chcesz znowu wystawiać na niebezpieczeństwo? Przywykłam. Przywykłaś? No cóż, nie wiem, żeby tak dziewczyna mi pomagała. W sumie to lata 90. Coś takiego jak równouprawnienie jeszcze nie istnieje, więc nie, nie mogę przyjąć swojej pomocy. Dziewczyny? Co masz przez to na myśli? Naprawdę masz myślisz, że będę tutaj po prostu siedziała i czekała, aż ktoś zrobi coś za mnie? Mamo, zabieram Clouda do sektora 7. Za niedługo wrócę. Pośpiesz się, pani, pośpiesz się, lata nam lecą. Oż, ale kochanie, poddaję się, nieważne, i tak mnie nie posłuchasz. Jeśli musicie iść, to może wróćcie jutro, bo w sumie robi się już ciemno. Także nie ma pór dnia i nocy, tak więc to kłamstwo. W sumie racja, mamo. Erif, proszę, idź przygotować pokój. Okej. Ta poświata w twoich oczach. Jesteś soldier, prawda? Ta, byłem kiedyś jednym z nich. Nie do końca wiem, jak to powiedzieć, ale... Czy mógłbyś wyjść... wyjść dzisiaj w nocy, bez mówienia Erif? Okej, wybaczcie przerwę. To jest tak, najwidoczniej mama Erif nie chce, byśmy kręcili się w jej pobliżu. I nie chcę o tym mówić swojej córce. Zrozumiałe w sumie, skoro cały czas jest goniona przez kogoś. Więc musimy przejść przez sektor 6, żeby dostać się do 7. Na szczęście sektor 6 jest niewielki. W sensie, no tak, no i widzicie, znowu jakby ucięło, więc nie zrozumiałem pełni tekstu. W sensie, sektor 6 jest niezbyt... jest całkiem bezpieczny, więc możesz troszeczkę odpocząć. Cloud? Dobranoc. Nie odpowiem ci. Jestem mroczny. O, rany. Wydałem się całkiem zmęczony. Nie spałem w takim łóżku od bardzo dawna. A, no tak. W sumie od wtedy. O rany, aleś ty urósł. Założę się, że dziewczyny nie chcą cię odpuścić. Nie do końca. Klaud, jak ty kuźwa leżysz? Martwię się o ciebie. W mieście jest na pewno dużo pokus. W sumie wolałabym, gdybyś osiedlił się tutaj z jakąś ładną dziewczyną. Wszystko z nią w porządku. Mamo, jestem dorosły, daj mi spokój. Ale powinieneś zainteresować się starszymi dziewczynami. Takimi, które się tą zajmą. Mamo, proszę, mam inne preferencje, okej? Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Nie jestem zainteresowany. Zasnąłem. Okej, sektor 7 jest już za 6. Poradzę sobie sam. No, nie, a najpierw ta potka. Żeby nie było, jestem prawie pewien, że w oryginalnej wersji Final Fantasy 7 nie było tutaj tych przedmiotów. Tak, just saying. I teraz myk polega na tym, byśmy szli, a nie biegli. I szli względnie daleko od drzwi od pokoju Erif, bo inaczej nas usłyszy, będziemy musieli przejechać się jeszcze raz. Tak więc no, skradu Cloud. I wyszliśmy. I teraz znowu stanie się coś niesamowitego. Zaraz zobaczycie co. Bowiem jakimś cudem Erif nas wyprzedziła. Jak ona to zrobiła? Come on! Dziewczyno, dosłownie... Nie miałaś prawa mnie wyprzedzić. Ranny cię ptaszek.
Nie mogłem cię prosić, byś poszła ze mną. To było niebezpieczne. Skończyłeś już? A więc musimy przejść przez slums sektoru 6, by dostać się do 7 nieba. 7 niebo to jest nazwa baru Tiffy, tak aby co. Zabiorę cię tam, chodź. I poszła. Tyle ją widziano. No to za nią. Oto jest sektor 6, najwidoczniej oddzielony jedynie murkiem. O, i to najlepszy wróg historii Final Fantasy. Walczymy z domkiem, moi drodzy. To domek. Domek. Czekam na remake Final Fantasy 7 dla niego. Chcę zobaczyć wersję zremakowaną w wersji domku. Chcę zobaczyć epicką walkę Clouda i ekipy w 4K z poważnym designem i tak dalej i mega potężnymi animacjami ataków podczas walki z domkiem. Domek. Tak, domek jak widać przechodzi transformację. No to w końcu japońska gra. Cóż to była za japońska gra? Szlak, nie wiem tego klikać, goddammit. O. Widzicie atak Aerith właśnie. Cóż to była japońska gra bez transformacji, prawda? Limit! Gin, domku! Fuck yeah, domek. To jest sektor 6 już? Tak, zgadza się. Czyli od niego tylko cienki murek. No cóż. Generalnie grałem po raz pierwszy, mając 10 lat. Nie wiem, spędziłem w tej lokacji z pół godziny, bo nie mogłem odnaleźć drogi. Byłem głupim dzieciakiem. I hello! Oto i bram do sektora 7. Dzięki, więc chyba tutaj się rozstaniemy, no nie? Dasz sobie radę sama trafiając do domu? O nie, cóż zrobię? Co? Aha! O nie, cóż ja biedna uczynię? Czyż nie to właśnie chciałeś mi powiedzieć? Czyż nie to właśnie chciałeś ode mnie usłyszeć? Zabierzę do domu albo iść do sektora. Dobra, nieważne. Chcę być samodzielna, niech będzie samodzielna. Bo co prawda całe 11 ataku, ale no whatever. Dobra. Dam sobie radę sama, nie będę ci wchodzić w drogę. O co ci chodziło po drodze? Nic takiego. Może usiądziemy na chwilę? Wow, ta zjeżdżalnia. Taka rozkoszna. Aerith? Nie mogę uwierzyć, że to dalej stoi. Cloud tędy. Znaczy, chodź tutaj. Romantycznie. A więc jaką rangę miałeś? Rangę? No wiesz, w Soldier. A, byłem... pierwszej klasy. Tak samo jak on. Tak samo jak kto? Mój były chłopak. Jesteś... poważnie? W sumie to nie, ale... naprawdę go lubiłam. Przez dłuższy czas. Prawie go znałem. Jak się nazywał? To już nie ma znaczenia. To Chocobo... Chocobo... He? Tam z tyłu jest... Tifa? Ta dziewczyna w powozie to Tifa? Dokąd zmierzała? Wyglądała... była ubrana nieco dziwnie. Cloud, Aerith ci ucieka. Wow, nie wiem. Cloud miał prawdopodobnie wspominki z Wietnamu, bo tak stał i nie wiem, patrzył w przestrzeń przez chwilę. Okej. Okay. I oto i... Wall Street, w sensie Walmart, w sensie... targowisko.
Okej, to miejsce jest bardzo dziwne na wiele różnych sposobów, zwłaszcza dla dziewczyn. Lepiej znaleźmy Tiffę i to szybko. Teraz generalnie... Hej, może odpoczniecie. Mam piękny pokój dla dwojga. Niekoniecznie. Dobra, ogólnie tak. Zapiszemy grę i zakończymy sobie odcinek. W sumie mógłbym tutaj jeszcze trochę pobiegać, bo jest dopiero 40 minut, ale... Może kiedy indziej. Może w kolejnym odcinku. Mi już troszkę gardło wysiada, jednak nagrywanie finali, czytanie tych wszystkich dialogów niszczy moje gardło. To jest coś, co powtarzam przy nagrywaniu każdego Final Fantasy, a i tak bawi się cudownie. To jest dobra. Tyle ode mnie. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Final Fantasy 7 na kanale. Bye bye!